Dzień dobry, witam wszystkich zebranych. Mówi Zofia z Krakowa. Jan Grodzicki, Kościół dogmatów i tradycji. Tradycja. Katolicyzm to religia dogmatów, a zwłaszcza tradycji, ponieważ wiedzę o tym, pisze znany publicysta katolicki ksiądz Michalski, co jest, a co nie jest naprawdę nauką objawioną przez Chrystusa, czerpie katolik nie tyle z Pisma Świętego, ile przede wszystkim z żywej tradycji Kościoła. Dlatego nie Pismo Święte, lecz tradycję uważa Kościół za główne i podstawowe źródło wiary, przewyższające swym znaczeniem Biblię. Jest to zrozumiałe, skoro w uzasadnieniu wielu dogmatów i obrzędów katolickich odwoływać się trzeba nie do powagi Pisma Świętego, ale tradycji. Stanowisko Kościoła wobec Pisma Świętego. W Kościele wczesnochrześcijańskim Pismo Święte cieszyło się wysokim autorytetem i poważaniem. Naśladowano w tym względzie samego Chrystusa, który powiedział o Słowie Bożym, że jest prawdą, oraz apostołów opierających swą ewangeliczną katechezę na Pismach Świętych. Wszyscy bez wyjątku ojcowie Kościoła zwracali uwagę na ważność i znaczenie Biblii. Hieronim powiedział: nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa, a Grzegorz Wielki wyraził się następująco: każdy z nas znajdzie w Piśmie Świętym swoje sprawy. Ono bowiem daje jedną odpowiedź nam wszystkim na to, że każdy z nas odczuwa. W nim życie przeszłych pokoleń staje się wzorem dla potomnych. Podobnie wyrazili się o Biblii inni pisarze chrześcijańscy pierwotnego Kościoła. Zmiana w ustosunkowaniu się Kościoła katolickiego do Pisma Świętego nastąpiła dopiero w średniowieczu, przybierając formy niekiedy drastyczne. Papież Grzegorz VII 1073-1085 oświadczył królowi czeskiemu: Panu Bogu upodobało się i podoba się jeszcze dziś, żeby Pismo Święte pozostało nieznane, a żeby ludzi do błędów nie przywodziło. Sobór w Tuluzie w roku 1929 wydał pierwszy zakaz czytania Biblii. Papież Grzegorz IX w 1227-1241 zakazał czytania Biblii w ogóle. Papieże Innocenty XI 1676-1689, Klemens XI 1700-1721 i Klemens XIII 1750-1769 zakazywali ludowi czytania Biblii. Grzegorz XVI 1831-1846 nazwał Towarzystwo Biblijne powszechną zarazą, a Pius IX 1846-1878 nazwał Biblię trucizną. 25 stycznia 1897 rok wydał papież Leon XIII wykaz ksiąg zakazanych, Index Librorum Prohibitorum, i w nim figuruje także Biblia, jeżeli tłumaczona jest na język ojczysty. Na szczęście Kościół katolicki porzuca tę kompromitującą postawę, toteż obecny stosunek do Pisma Świętego jest nieco inny. Od czasów Leona XIII powiały nowe prądy. Zapoczątkowane wówczas prace badawcze mogą obecnie poszczycić się pewnym dorobkiem i osiągnięciami na polu biblistyki, archeologii biblijnej. Mimo to Kościół nadal odmawia Pismu Świętemu racji najwyższej. Kierując się postanowieniami Soboru Trydenckiego z roku 1545-1563, nie uznaje go za jedyne i wystarczające źródło objawienia Bożego oraz najwyższe kryterium prawdy. Podnosi wobec niego trzy nieprzekonywujące zresztą zarzuty, a mianowicie, że nie zawiera wszystkich prawd objawionych, nie nakazuje wyraźnie wszystkich obowiązków oraz nie opisuje wszystkich czynów i nauki Jezusa.
Urzędowe stanowisko Kościoła wobec Pisma Świętego odzwierciedla następująca wypowiedź kardynała Jakuba Gibbonsa. Reguła wiary lub miarodajny przewodnik do nieba powinien uczyć wszystkich prawd koniecznych do zbawienia. Jednak Pismo Święte nie zawiera tych wszystkich praw, które chrześcijanin jest zobowiązany przestrzegać, ani nie nakazuje wyraźnie wszystkich obowiązków, jakie ma on spełniać. Czyżby przewodnik wiary dany przez wszechwiedzącego Boga mógł być tak niewystarczający? Wydaje się to co najmniej dziwne. Zgoła co innego mówi w tej materii wielki piszący pod natchnieniem Ducha Świętego apostoł Paweł. Całe Pismo jest przez Boga natchnione i służy ku nauczaniu, strofowaniu, prostowaniu i wychowaniu sprawiedliwości. Tak to staje się człowiek Boży doskonałym i zdolnym do każdego dobrego dzieła. 2 Tymoteusz, rozdział 3, werset 16 i 17. Bazylii zaś, jeden z ojców Kościoła, pisze: odrzucić coś, co napisane w Piśmie Świętym, albo dodać coś, co się tam nie znajduje, jest wyraźną oznaką niewiary. Tak uczy apostoł Paweł, tak uczy również Bazylii, lecz kardynał Jakub Gibbons jest innego zdania i w swoim popularnym dziele pisze: musimy zatem przyznać, że samo Pismo Święte jest niewystarczającym przewodnikiem i regułą wiary, gdyż nawet w sprawach najważniejszych nie jest samo przez się jasne i zrozumiałe oraz dlatego, że nie zawiera wszystkich praw do zbawienia koniecznych. Mowa o tym, jakoby Bóg dał ludzkości za przewodnika zbawienia księgę niezrozumiałą i nie zawierającą wszystkich praw wiary, jest obrazą mądrości Bożej i zniewagą Jego słowa. Wystarczy przytoczyć tylko jeden wiersz Pisma Świętego, by wykazać bezpodstawność tych nieudolnych oskarżeń. Apostoł Paweł, pisząc do swego ucznia Tymoteusza, oświadcza: ty zaś trwaj wiernie przy tym, czego się nauczono, czego cię nauczono i o czym urobiłeś sobie mocne przekonanie, świadom tego, kto był twoim nauczycielem i od lat dziecięcych znasz Pisma Święte. One potrafią dać ci mądrość, która prowadzi do zbawienia przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Drugi Tymoteusz 3:14-15. Jeśliby Pismo Święte było istotnie niezrozumiałą księgą, jak twierdzi Kościół rzymskokatolicki, jaki jest sens słów apostoła Pawła mówiącym o Tymoteuszu, iż od lat dziecięcych znał je i pojął w zbadania tegoż boski plan zbawienia. Skoro Tymoteusz mógł zrozumieć treść nauk biblijnych w latach swego dzieciństwa, nie musiały być one zbyt zawiłe i niepojęte. Powaga Słowa Bożego jako nieomylnego przewodnika wiary wynika z wielu wypowiedzi świętych mężów Bożych. Król Dawid głosi, że Pismo Święte jest dróżem moralności, jakoż zachowa młodzian czystą drogę swoją, jeśli szczec będzie słów Twoich. Następnie dodaje: w sercu ukrywam naukę Twoją, by przeciw Tobie nie zgrzeszyć. Oznacza to, że Biblia pomaga do wystrzegania się zła w życiu osobistym. Dalej przedstawia Słowo Boże w postaci pochodni oświecającej drogę życia. Pochodnią dla moich nóg jest Twoje słowo i światłem mojej ścieżce. Pismo Święte jest źródłem mądrości. Wykład słów Twoich oświeca i daje wyrozumienie maluczkim. W czasach apostolskich traktowano Pismo Święte jako probierz wiary i prawdy. Apostoł Paweł chwali chrześcijan z Berei dlatego, że sprawdzają głoszoną przez niego Ewangelię z naukami Pisma Świętego. Ci zaś byli szlachetniejsi od ludzi z Tesaloniki. Przyjęli naukę z całą gotowością i badali codziennie Pismo, czy istotnie rzecz się tak ma. Widać stąd, że codzienne studiowanie Pisma Świętego i uzgadnianie swej wiary z Biblią jest godne polecenia.
Na temat znaczenia i stanowiska Pisma Świętego w kwestiach wiary wypowiedział się Chrystus jako boski nauczyciel. Oświadczył, że w Słowie Bożym zawarty jest żywot wieczny. Badajcie Pisma, w nich macie żywot wieczny, one właśnie dają świadectwo o mnie. Znajomość Słowa Bożego jest podstawą chrześcijańskiego życia i chroni przed błądzeniem w wierze. Powodem wszelkiej apostazji jest nieznajomość Biblii. Jezus naucza, błądzicie nie znając Pism ani mocy Bożej. Zgodnie z wypowiedzią Jezusa nie błądzą ci, którzy powiadomieni są o woli Bożej i rozumieją moc Wszechmocnego. Chrystus określił Słowo Boże mianem najczystszej prawdy. Przedstawił jako Słowo pochodzące z ust Pańskich, przez które człowiek zachowuje życie. Czyż można utrzymywać jeszcze, że Pismo Święte jest niejasne i niezrozumiałe, że nie nakazuje wszystkich obowiązków, w związku z czym nie może być wystarczającym przewodnikiem i regułą wiary? Przytoczone wypowiedzi mówią o czymś przeciwnym. Biblia dostępna jest dla wszystkich bez względu na wiek, wykształcenie i pochodzenie. Dostępna jest dla dorosłych, młodzieży, a nawet dzieci. Oświeca drogę życia, ostrzega przed błędem, a w końcu jest źródłem życia wiecznego. Czy potrzeba czegoś więcej? Kościół katolicki podnosi przeciw Pismu Świętemu jeszcze jeden zarzut. W dogmatyce czytamy, Pismo Święte nie opisuje wszystkich czynów Jezusa Chrystusa, nie bodaje wszystkich Jego nauk. Na potwierdzenie przytacza słowa apostoła Jana, który pisze, wiele innych znaków uczynił Jezus przed oczyma uczniów swoich, które nie są w tych księgach napisane. Jest to faktem, chociaż uzasadnionym względami praktycznymi, czego nie omieszkał wyjaśnić już apostoł Jan, ale Jezus zdziałał jeszcze wiele innych rzeczy. Gdyby chciano je wszystkie opisać jedną po drugiej, to moim zdaniem cały świat nie objąłby ksiąg, które by należało napisać. Zarzut jest w najwyższym stopniu niestosowny, świadczący bądź to o nieznajomości zagadnienia, bądź o złej woli. Tekst następny niedwuznacznie stwierdza całkowitą wystarczalność biblijnego sprawdzania dla celów zbawienia. Biblijnego sprawozdania dla celów zbawienia. Te zaś zostały tu spisane, byście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym i abyście przez wiarę mieli życie w imię Jego. Jan, rozdział 20, werset 31. Zarzut trzeci nie wytrzymuje krytyki. W świetle nauki apostolskiej jest oczywiste, że treść Pisma Świętego zawiera całość prawd koniecznych do zbawienia. Nadto apostoł Paweł określa Słowo Boże jako miecz ducha, a przy innym okazji mówi o nim, że jest żywe, skuteczne, ostrzejsze jest od każdego miecza obosiecznego, przenika aż nie rozdzieli duszy od ducha i szpiku od kości, rozsądza zamiary i zamysły serca. Jest więc sprawdzianem wiary. Tę cechę Biblii potwierdza prorok Izajasz, radząc, aby we wszystkich sprawach wątpliwych i trudnych zwracać się do Pisma Świętego. W ten sposób Słowo Boże podniesione zostało do roli kryterium prawdy. Do zakonu raczej i do świadectwa, a jeśli nie powiedzą według słowa tego, nie będą mieć jutrzenki światłości. Izajasz, rozdział 8, werset 20. Zasadnicze źródło katolickiej wiary. Skoro Kościół katolicki uważa Pismo Święte za niewystarczające źródło wiary, jakie więc proponuje uzupełnienie? Oto czytamy w dogmatyce. Bezsprzecznie Pismo Święte jest cennym źródłem, z którego czerpiemy prawdę i wskazania religijno-moralne. Nie zawiera ono jednak wszystkich prawd objawionych. Uzupełnieniem Pisma Świętego jest tradycja, czyli ustne podanie.
Jako uzupełnienie Biblii Kościół proponuje tradycję, nadając jej wysokie znaczenie. Wynika to również z wypowiedzi znanego i cenionego w kołach katolickich publicysty i kapłana księdza Michalskiego. Katolik niewątpliwie wysoko ceni Pismo Święte jako natchnione Słowo Boże, jako pismo, które powstało pod natchnieniem Ducha Świętego. Mimo to jednak nie Pismo Święte, lecz żywą tradycję uważa za główne i pierwszorzędne źródło swej wiary oraz za drogowskaz przy interpretowaniu sensu Pisma Świętego. Jedynie takie stanowisko wydaje się katolikowi logiczne i uzasadnione. Widać stąd, jaką rolę obok Pisma Świętego odgrywa w religii katolickiej tradycja, stanowiąca nie tylko główne i pierwszorzędne źródło wiary, lecz także drogowskaz przy interpretowaniu Biblii. Autorytet jej przewyższa zatem autorytet natchnionego słowa. Jest zasadniczym źródłem, z którego religia katolicka wywodzi swój byt. Przypatrzmy się im bliżej. Czołowy apologeta katolicki, ksiądz Stanisław Bartynowski, określa tradycję następująco. Tradycja jest to ustne przekazywanie tych tylko praw nauki objawionej, które apostołowie głosili, ale ich nie spisali. Ona obejmuje zatem prawdy objawione i Kościołowi przekazane, lecz w Piśmie Świętym nie zawarte. Z definicji tej wynika, że tradycja to ustne przekazywanie tych tylko prawd, które apostołowie głosili, ale ich nie spisali. Oznaczałoby to, że religia katolicka wywodząca się z tradycji składa się wyłącznie z prawd apostolskich. Ksiądz Stanisław Bartynowski wyjaśnia dalej, że prawdy te zostały z biegiem czasu spisane przez późniejszych autorów i występują w różnych pomnikach literackich następnych pokoleń oraz w pomnikach sztuki chrześcijańskiej. Wszystkie te prawdy, pierwotnie ustnie tylko przekazywane, zostały z biegiem czasu spisane i zawierają się obecnie w orzeczeniach papieży i soborów, w składach wiary, w księgach liturgicznych, w aktach świętych męczenników. Z tych aktów widać, w co wierzyli święci męczennicy i jakie prawdy Kościół głosił, bo właśnie na potwierdzenie tych praw i swą krwią męczeńską przelali. W pismach ojców, doktorów i pisarzy Kościoła, w historii Kościoła, a zwłaszcza w historii herezji, w pomnikach sztuki chrześcijańskiej, jakimi są obrazy, rzeźby, napisy kamienne, groby w katakumbach i kościołach. Wielka iluzja. W związku z powyższym nasuwa się szereg wątpliwości. Po pierwsze, jakie prawdy przez apostołów głoszone, lecz nie spisane, przekazali oni drogą tradycji? Przecież prawdy spisane przez nich w księgach Nowego Testamentu obejmują zasadniczą i główną treść apostolskiej katechezy i poza nią nie należy oczekiwać niczego osobliwego. Gdyby osobliwości takie istniały, bez wątpienia znalazłyby swoje odbicie w natchnionych pismach. Po drugie, jeśli by przyjąć, że nie wszystkie istotne prawdy nauki apostolskiej zostały ujęte w księgach świętych, czyli że część tych prawd musiała być przekazana drogą ustnej tradycji, to powstaje pytanie, czy nie uległy one do czasu spisania wypaczeniu i czy późniejsi autorowie właściwie je utrwalili. Jaka jest obiektywna pewność, że tak było, że nie zostały one zanieczyszczone elementami obcymi? Wszak niektóre pomniki tradycji są późnego pochodzenia, a czasokres przekazywania drogą ustną zbyt długi. Pomnikom tym nie przypisuje się powagi natchnienia, więc autorzy nie korzystali z nadprzyrodzonej asystencji Ducha Świętego, chroniącej od błędu, jak w przypadku autorów Pisma Świętego. Ustne przekazywanie jakichkolwiek informacji podlega nieuchronnemu procesowi zniekształcenia, potęgującemu się z biegiem czasu.
Wykazuje ono ustawiczną tendencję do gromadzenia nowych wiadomości, często niewiarygodnych, i uzupełniania nimi informacji pierwotnych. Naturalna inwencja ludzka i pogoń za sensacją, a niekiedy zwykła zawodność pamięci lub niedoskonałość umysłu i woli, czynią z ustnej tradycji niezawodny instrument wypaczenia i zniekształceń w dziedzinie informacji. W ten sposób powstają legendy i mity, jak tworzy się stugębna klotka, taka jest droga do przysłowiowego z igły widły. Czy niebezpieczeństwo to nie zagrażałoby również prawdom przekazywanym przez ustną tradycję? Pierwsze wieki chrześcijaństwa były niezwykle trudne. Mnożyły się herezje i krzyżowały wpływy, działał religijny synkretyzm. Kwitnąca w tym czasie literatura apokryficzna, nie odróżniająca prawdy od błędu, a historii od legendy, stanowi najlepszy przykład ewolucji, jakiej podlegały wiadomości przekazywane ustnie. Istnieje zatem bardzo małe prawdopodobieństwo, aby prawdy apostolskie przetrwały w tych warunkach w stanie czystym i nienaruszonym do momentu ich utrwalania. Atmosfera epoki poapostolskiej nie sprzyjała temu. Jeśli by nawet jakieś prawdy apostolskie przekazane zostały ustnej tradycji, wątpliwe jest, czy by zachowały swą pierwotną treść i sens. Ksiądz Bartynowski twierdzi, że prawdy pierwotnie ustnie tylko przekazywane zostały z biegiem czasu spisane i zawierają się obecnie w orzeczeniach papieży i soborów oraz innych wymienionych przez niego źródłach. Powstaje jednak pytanie, jaki istnieje dowód na to, że występujące tam prawdy są apostolskie. Przecież wiele nauk i opinii zawartych w tych źródłach pochodzi, historycznie rzecz biorąc, z czasów poapostolskich, a niektóre nie mogą się poszczycić nawet ideową łącznością z apostołami, nie mówiąc już o powinowactwie chronologicznym. Są to fakty doskonale znane historii kościelnej i nie podlegające dyskusji. Inne nauki i opinie nie pokrywają się z treścią apostolskiej nauki streszczonej autorytatywnie w pismach Nowego Testamentu. Czy można je zatem określić mianem apostolskich? Zresztą czegoż to nie ma w tych pomnikach tradycji. Gdyby wszystko występujące tam miało stanowić prawdy apostolskie, można by zwątpić posłannictwo apostołów Chrystusowych. Materiał ten jest tak bardzo różnorodny, nieścisły, często sprzeczny i kompromitujący. Ksiądz Bartynowski twierdzi, że tradycja jest koniecznym uzupełnieniem Pisma Świętego, ponieważ zachowała dla potomności i niespisaną część katechezy apostolskiej. Nasuwa się więc jeszcze jedno pytanie. Wobec tego, jakie prawdy apostolskie, nieobjęte treścią Pisma Świętego, to jest które nauki lub cuda Chrystusa albo pouczenia apostołów, nie występujące w Biblii, przekazała tradycja w sposób wiarygodny, utrwalając je w jakimś pomniku na wieczne rzeczy pamiątkę. Ile tych cennych uzupełnień znajduje się w orzeczeniach papieży i soborów, a ile w pismach ojców kościołów lub w składach wiary. Doprawdy próżny byłby trud odnalezienia ich, a jeszcze trudniej byłoby dowieść, że są to prawdy apostolskie. Słusznie powiedział któryś z teologów, że poza Ewangeliami, czyli poza tym, co mówi o życiu i naukach Pana Jezusa Ewangelia, znajduje się więcej słomy niż dobrego ziarna. To samo można odnieść do pozostałych ksiąg Nowego Testamentu. Poza tymi pismami żadne inne źródła nie dostarczają pewnych wiadomości o życiu i nauce założycieli chrześcijaństwa, które by zasługiwały na uwagę. Nie występują one we wczesnochrześcijańskich apokryfach, nie ma ich także w innych pomnikach tradycji. Pod tym względem wyjątkową pozycję zachowuje
nadal Pismo Święte jako księga pochodząca od proroków i apostołów. Nad późniejszymi dokumentami historycznymi ma ono tę przewagę, że jest jedynie wiarygodnym źródłem wiedzy o Chrystusie, Jego uczniach oraz Jego nauce. Dziękuję.